Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production. Witają Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Już od wczorajszego dnia, czyli od poniedziałku wieczorem, mieliśmy bardzo duże problemy z połączeniami internetowymi. Okazało się, że nasze łącza internetowe są przez kogoś chwilowo wyłączone, czy też jakaś dekompozycja tego wszystkiego, przygotowanie do jakiejś zmasowanej akcji. I zaczęliśmy się denerwować, niektórzy z nas, że coś z naszym sprzętem jest nie w porządku, ale jeżeli potwierdziło się to, że to nie tylko u mnie, nie tylko u kolegi i u drugiego kolegi, to zaczęliśmy to analizować i powiązaliśmy to z obecnością i zapowiadanym na dzień dzisiejszy przemarszem, takim bardzo demonstracyjnym przemarszem kolumny wojsk amerykańskich wycofywanych rzekomo z ćwiczeń na Litwie. I wojska te miały być drogą morską z powrotem odesłane do swoich baz w Niemczech. A okazuje się, że dla pokazania pewnej sprawności, czy dodania Polakom, nie wiem po co, jakiegoś ducha bojowego, te kolumny opancerzonych pojazdów przemaszerują przez teren Polski, zaczynając od Białegostoku, poprzez właśnie tą trasę na Lublin, potem przez Siedlce, chyba w kierunku Warszawy. I potem na Berlin te wojska amerykańskie chyba będą szły tym razem, nie wojska rosyjskie i polskie u ich boku na Berlin, tylko wojska amerykańskie idą w kierunku na Berlin. No Darku, co się dzieje? No w każdym razie dzisiaj jeden raz w radio słyszałem informację, że właśnie wczoraj w wyniku prawdopodobnie hakerskiego ataku w jakimś rejonie Mazowsza nie funkcjonował internet i telefony komórkowe. No ale ja mieszkam na ziemi łódzkiej i też nie funkcjonował. No właśnie, bo to jest tam koło Sochaczewa, prawda, ten rejon, no to tak by pasowało. No ja w Otwocku, także to jest, to może być ten właśnie kierunek. No bo pod Sochaczewem tam jakieś bardzo poważne manewry wojsk amerykańskich sprzymierzonych, jakaś godzina prawie że W, godzina zero, no podnieca się tutaj nastroje wojownicze wśród ludności polskiej, która ma no, być świadoma tego głównego zagrożenia ze wschodu, które nam rzekomo grozi, ale kto wie, czy to zagrożenie nie pochodzi zupełnie z innego kierunku. No właśnie, bo to może nie tyle nastroje bojowe ma wyzwolić w nas, ile to jest takie, no uważajcie Polaczki, żeby wam się żadnej jakiejś suwerenności nie zachciało od wielkiego brata. Prawda? To tak może też wyglądać. No, prawdopodobnie to jest chyba groźba tego reżimu, który tutaj funkcjonuje, no bo ten reżim najbardziej się czuje zagrożony. No bo sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa, dlatego te wydarzenia, jak zaczynamy je wiązać, to są w pewnym logicznym ciągu, bo to okazuje się, że 20 marca gruchnęła wiadomość, że to już nie tylko City London będzie określać ceny złota i tam będzie główna aukcja i wyznaczenie cen złota jako tego głównego stabilizatora walutowego w wymiarze globalnym, tylko nagle Chińczycy no, poważnie potraktowali swoją silną pozycję ekonomiczną i coraz większą pozycję też polityczną i powiedzieli, że od 20 marca równoprawne notowania cen złota będą przebiegały na giełdzie złota w Szanghaju i to już nie 4 banki w Londynie, ale 20 banków w tym procedurze chińskie elektronicznej, tak, w tym 3 chińskie będą określały tą cenę złota. Czyli okazuje się, że ten proces dedolaryzacji gospodarki światowej następuje i Stany Zjednoczone wykonują bardzo nerwowe ruchy. I tutaj trzeba jeszcze dodać, że Chińczycy zgromadzili tego złota najwięcej i będą miały głos decydujący w ustalaniu tej światowej ceny złota. To też jest istotna informacja. Pamiętamy, że działania międzynarodowej finansjery, międzynarodowego żyda polegały na tym, żeby eliminować złoto jako tezauryzacja oszczędności, żeby nie odnosić waluty do wartości kruszcu. Znaczy tak wmawiają krajom, którym odebrano te zasoby złota, natomiast na przykład nasze zasoby przechowywane są w banku angielskim, zasoby Niemiec w bankach niemieckich, amerykańskich, czyli nie koncentrujcie się na złocie, ale my na wszelki wypadek to złoto będziemy posiadać. Znaczy tak, oczywiście oni złoto gromadzili na wszelki wypadek, jasne, że tak, ale sam pieniądz nie był, wartość pieniądza nie była odnoszona już do złota. No, to było w tym celu, żeby można było tego pieniądza wirtualnego i rzeczywiście z tego mnożyć w nieskończoność. No i to zresztą robiono, aż
gospodarka amerykańska stała się właściwie trupem ekonomicznym. I wtedy się okazuje, że powrót do parytetu złota jest wielce prawdopodobny i stąd to jak gdyby nowe rozdanie, bo słyszymy przecież te wydarzenia w Chinach to nie są jedyne bardzo znaczące wydarzenia, bo przecież wiemy, że już latem ubiegłego roku, w lipcu, spotkali się przedstawiciele grupy BRICS w Brazylii i 5 krajów założyło konkurencyjny do Banku Światowego i do całego systemu tego żydowsko-globalnego, czyli Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Rozrachunków Gospodarczych z Bazylei, nową instytucję powołano do życia, zapowiedziano powołanie do życia Banku Rozwoju Infrastrukturalnego Azjatyckiego Banku, który ma się zajmować finansowaniem rozwoju krajów, które pretendują do tej rangi, do której mają prawo, to znaczy właśnie Chin, Rosji, Republiki Południowej Afryki, Brazylii i Indii. I okazuje się, że szykuje się to nowe rozdanie na poważnie, no bo wydarzenia w ostatnim czasie, te i chińskie, a także zapowiadane przez prezydenta Putina przejęcie w końcu władztwa nad Centralnym Bankiem Rosji, bo się okazuje, że ten Centralny Bank Rosji, pozostający w rękach Rothschildów, no myślał, że będzie rozdawał karty do końca swoich dni, a tu się okazuje, że coraz bardziej prawdopodobnie, że w krótkim czasie ten bank zostanie znacjonalizowany, że Rosja w końcu odzyska też władzę nad swoim centralnym bankiem. To znaczy, no już odzyskała. No, są informacje, że bank centralny chcielibyśmy, Rosji żeby one były rzeczywiście potwierdzone. Znacjonalizowany. Ale jeszcze wrócę do tego złota. Na momencik tylko jedno zdanie. Międzynarodowy Żyd tak pilnował, żeby, broń Boże, nie gromadzić oszczędności w złocie, że nawet zlikwidowano u nas taką firmę jak Amber Gold. Bo właśnie tam była możliwość lokowania oszczędności w złocie. Ta firma już nie istnieje, jej właściciel został aresztowany, już jest na wolności, natomiast te wszystkie pieniądze, które się tam znajdowały, kosztowności, zostały rozkradzione. Coś się z nimi stało. Właśnie. Syndyk masy upadłościowej, ja go nawet widziałem raz w telewizji, prawda, no Słowianin to raczej nie jest, w każdym razie nic tam nie zostało, to też jest taka... To mi przypomina tą sytuację, tylko wejdę w ci słowo, jak ważyła się sprawa, w którym kierunku nastąpi przesilenie na kijowskim Majdanie i pierwsze, czego dokonano po tym zamachu stanu, to szybko podstawiono kilka ciężarówek i gdzieś wywieziono w nieznanym kierunku, wiadomo, w kierunku tego demokratycznego zachodu, zasoby złota z Banku Ukrainy. Zresztą to jest dosyć istotna sprawa, bo pamiętamy, że za co został zamordowany prezydent Kennedy? Właśnie za to, że chciał przywrócić parytet kruszcu. I dlatego został zamordowany. No ale idźmy dalej. Bank Centralny Rosji, zresztą wszystkie banki w krajach, byłych krajach socjalistycznych, no bo przemiany po 90 roku dotknęły również i Związek Radziecki, później Rosję. Wszystkie te banki centralne zostały uzależnione od międzynarodowej finansjery. No, w jaki sposób to się odbywa? No, dość prosty. Tak jak nasz bank centralny, jest w naszej konstytucji określona jego funkcja. Mamy artykuł 220, który mówi, że bank centralny w Polsce nie ma prawa pokrywać deficytu budżetowego. I podobnie było w Rosji. Czyli musi pożyczać pieniądze na zewnątrz. Od banków prywatnych komercyjnych. I w ten sposób powstaje pieniądz dłużny. Czyli jeżeli w gospodarce powstają jakieś nowe dobra, jakieś budynki, zakłady, które z inspiracji planów rządowych, automatycznie one stają się długiem. Nie są własnością narodu, tylko stają się długiem i właściwie własnością tych, którzy pieniądze pożyczają, bo ten dług jest niespłacalny. To oprocentowanie jest tak pięknie ustawione, on rosnące, że dług jest niespłacalny. No są, wyjdę ci słowo, ale są nawet tacy idole, którzy manipulują świadomością młodzieży, tej niedouczonej przez ostatnie 25 lat, bo to, czego udało się dokonać na polskich uczelniach, to obniżyć poziom kształcenia i edukacji, między innymi edukacji ekonomicznej, pomimo, że mówi się, że w końcu wykłada się w tą normalną ekonomię na polskich uczelniach, bo dawniej to była ekonomia socjalizmu, kapitalizmu, jakaś urojona wiedza, a teraz się wykłada prawdziwą ekonomię, to znaczy
na czym polega ta prawdziwa ekonomia. No niektórzy, tak jak Janusz Korwin-Mikke, mówi, że takie zjawisko jak deficyt budżetowy, to trzeba wyrzucić, to jest nienowoczesne, to w ogóle jest nie do pomyślenia. Nie, jest możliwy deficyt budżetowy pod warunkiem, że jest finansowany przez Narodowy Bank danego kraju i on ma nad nim pełną kontrolę. A jeżeli się zakłada, że ten deficyt będzie powstawał, ale poza jurysdykcją i prawem danego państwa, no to wtedy rzeczywiście to jest gwóźdź do trumny. No zresztą ta ekonomia liberalna nie jest nauką, to jest właściwie religia ekonomiczna, która opiera się nie na prawach, a na dogmatach religijnych, znaczy wymyślonych dogmatach ekonomicznych. Dlaczego to wszystko jest takie istotne? Dlatego, że tutaj warto też przypomnieć, że taki wywiad przeprowadzony z ministrem finansów Japonii, z panem Tanaką w 2009 roku, przeprowadził to Amerykanin Benjamin Fulford. I minister finansów Japonii mówił, że były plany uwolnienia się spod żydowskiej kurateli, plany japońskich banków, ale Japończykom grożono jakąś katastrofą, która faktycznie nastąpiła 3 lata później, w 2011 roku, to tsunami, które pamiętamy, właśnie wynikało z tego, że Japonia chciała się uwolnić z tego żydowskiego systemu finansowego. Nie pozwolono im. Ale... Czyli nie po to rodzina Rothschildów zakłada swoje domy bankowe też na terenie właśnie Azji, Dalekiego Wschodu i krajów Pacyfiku, żeby tak szybko ustępować, więc ta rozgrywka będzie no poważna. Tak. I teraz jeśli już mamy w tej chwili, istnieje grupa BRICS i Chiny będą decydowały o cenie złota, potężny bank centralny Rosji jest znacjonalizowany, jest to ogromny cios w ten żydowski system finansowy, czyli w euro, w dolara, w funta może mniej, ale pewnie też. No funt, jak to sprytni Żydzi angielscy przewidują, zareagował specyficznie środowiska londyńskie, bo one powiedziały, że w zasadzie nie mają nic przeciwko temu, żeby być udziałowcem tego Banku Azjatyckiego Rozwoju, czym wprawiły w złość środowiska Żydów amerykańskich, dlatego że ci powiedzieli, że to jest to po prostu no, nielojalność. No tak, bo oni chcieliby wejść i oczywiście kontrolować. No ale niestety ekonomia nie może polegać na tym, co wymyślili Żydzi, czyli na kreacji pieniądza wirtualnego, bo w ten sposób niszczymy gospodarkę, co zresztą widać. I może przypominasz sobie takie nazwisko jak Igor Panarin, profesor Igor Panarin. Tak, tak, tak. On przewidywał upadek USA. Przede wszystkim zaczyna się od upadku gospodarczego, który obserwujemy. Ze Stanów Zjednoczonych przecież wyprowadzono niemal wszystkie przedsiębiorstwa poza granicę, no głównie do Chin, z czego Chińczycy skorzystali i to wykorzystują teraz, no i bardzo słusznie. Jak możemy przewidywać rozwój wypadków dalej? Co się może stać? Dokładnie nie podawał schematu, co się stanie ze Stanami Zjednoczonymi, ale wydaje się, że może to wyglądać w ten sposób, że Stany Zjednoczone zostaną rozczłonkowane na, no, na grupy stanów i jakiś stan będzie musiał przejąć wszystkie długi. No, to właściwie jest ćwiczone na wszystkich przedsiębiorstwach, które upadały w Polsce czy w innych krajach. To się tak robiło, że długami obciążało się jedno przedsiębiorstwo, ono upadało, a reszta jakoś tam żyła bez długów. Czyli prawda? Upadnie stan na przykład Illinois, a reszta... No, na pewno nie Floryda, prawda? Ani nie Kalifornia, one nie upadną. Tam mieszka dużo braci strasznych w wierze. I miejmy nadzieję, że to, co się stało w Rosji, czyli nacjonalizacja banku rosyjskiego, jest odcięciem hydry pierwszego łba. Tych łbów jest jeszcze dużo do odcięcia. I dlatego przechodząc też do bardzo przykuwającej ostatnio uwagę Polaków kampanii prezydenckiej, jeżeli słyszymy, że kandydaci na urząd prezydenta, tacy jak właśnie ci żelazni kandydaci, jak Komorowski, jak Duda i jeszcze inne marionetki Zachodu, mówią, że nie jest istotna sprawa waluty polskiej oraz, że należy się przygotować do tego, żeby wprowadzić w życie te propozycje prezydenta Komorowskiego z 2010 roku, kiedy mówi, że trzeba mało tego, że
zamiast umacniać pozycję Narodowego Banku Polskiego, to uchylić te chociażby ułomne kompetencje i otworzyć drogę, żeby polska złotówka została zlikwidowana, no to powiemy, to nie są dobrzy kandydaci na prezydenta i należy szybko tych ludzi gdzieś na margines, a nie na piedestał. Tak, mówi się, znaczy nie tyle mówi się, w Konstytucji jest zapisane, że prezydent jest strażnikiem Konstytucji, no a jednocześnie on przygotował projekt tak, nawet zmiany. Przysięga tam. A on przygotował projekt zmiany Konstytucji pod euro. Tak. Bo tam jest blokada euro, bo jest zapis, że bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski w Polsce. Czyli panie kandydacie na kandydata i obecny prezydencie Bronisławie Komorowskich, pan kwalifikuje się pod artykuł 129 kodeksu karnego, pan działa na szkodę Rzeczypospolitej. Ale teraz tak, widzimy ten upadek świata zachodniego, bo to nie tylko i Stanów Zjednoczonych dotyczy, ale również i Unii Europejskiej. Wiemy o tym, że trwają rozmowy między Unią i Stanami Zjednoczonymi na temat stworzenia wspólnej strefy wymiany handlowej w tym obszarze atlantyckim. Chodzi tutaj o to, żeby Unia Europejska, podatnicy Unii Europejskiej, Europejczycy, wzięli na swoje utrzymanie amerykańskiego gospodarczego trupa, przede wszystkim żydowskie geszefty. I zacytuję wypowiedź pana kandydata Komorowskiego z jego jednego z ostatnich wystąpień w ramach kampanii wyborczej. Powiedział coś takiego, że naszym celem powinno być wzmacnianie więzi transatlantyckich łączących Europę ze Stanami Zjednoczonymi. Oznacza to m.in. pełne poparcie dla stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej łączącej obydwa brzegi Atlantyku, m.in. przez negocjowaną właśnie umowę o transatlantyckim partnerstwie w dziedzinie handlu i inwestycji. Czyli ma powstać to monstrum NWO, dlatego żeby ratować żydostwo rządzące, czyli międzynarodowego Żyda, żeby ich ratować, przedłużać agonię. I oni się tego panicznie boją, stąd mamy tutaj ataki, no i szykowanie się do jakiejś niby wojny z Rosją, to wszystko z tego wynika. A należałoby tak naprawdę powiedzieć, i na tym może skończymy, do tych kandydatów na urząd prezydenta, no tym panom już i dziękujemy, i tym paniom, czy też tym półpanom, półpaniom już dziękujemy, to nie są polscy kandydaci, tylko to są po prostu ludzie prowadzący do zapaści, do ostatecznej likwidacji i gospodarczej, i politycznej marginalizacji państwa polskiego. Musimy, tak jak powtarzamy to do znudzenia, ale z uporem, inicjować oddolny ruch Polaków, zorganizowania się w ruch obywatelski, ruch suwerenności narodu i państwa polskiego. Dzisiaj ze studia WPS Production mówili do państwa Dariusz Kosiur, Paweł Ziemiński.